więc mamy już pomysł skład, możemy zaczynać. Witam Was na końcowo-rocznej Rady Pedagogicznej. Jak widzicie, to był trudny okres i musieli się zastanowić, czy sprostaliśmy zadaniu rozbudzania chęci poznawania świata ucznia, czy przygotowaliśmy ich do startu w dorosłe życie. Marek, czy ty zasnąłeś? Co? Ja? Skąd? Zamyśliłem się po prostu. Tak mnie zainspirowałaś w ogóle. Dobrze, więc zaczynamy. Średnia naszej szkoły wynosiła 3,5. Najwyższą średnią miała klasa... Moja klasa. Jestem z nich taka dumna. Najwyższa średnia. Mieli też najwyższą frekwencję. Powiedz im, Alina, powiedz! Tak, to prawda, 3A, wszyscy wiemy, już dziękujemy. No ale przejdźmy do osiągnięć sportowych. Widzę, że nie tylko uczniowie się pokazali, co nie, Kasia? Moje dziewczyny w tym roku na żadnych zawodach nie były ostatnie. I? A moi chłopcy zdobyli brązowy medal. Co prawda tylko na 3 drużyny, ale jaki fajny puchar mamy, co nie? Normalnie imponujący. Dziwię się, że na igrzyskach w Londynie nie było żadnego z naszych uczniów. Przepraszam, miałam rodzica. Siadaj, Beata, siadaj. Dobrze się składa, że jesteś. Chciałbym mówić o zachowaniu. Nie było tak źle. Uczniowie mówili mi kilka razy, że dobrze. Był tylko jeden wybuch petardy. Podpaleń też nie było dużo, a dewastację można policzyć na palcach. Chyba jak ktoś ma 10 rok. Moja klasa ma same wzory. Same aniołki. A jak się udzielają apele, przedstawienia, konkursy. A ile wiedzą o papieżu? O, jakaś ciekawostka. Muszę powiedzieć Monice, żeby żadne pytanie jej nie zagięło. Trochę ogłady, panowie. Kolejna sprawa jest następująca. Znów skończył się toner w kserze, który miał wystarczyć do końca roku szkolnego. Może Marzena wiesz coś o tym? Co? Ja? Ja nawet tego ksera na oczy nie widziałam. Tak? A kto ostatnio całą przerwę kserował zadania z fizyki dla 3 klasy? Przecież ciebie nie skserowałam sprawdzianu i znowu musiałam go przełożyć. Nic takiego sobie nie przypominam. Przepraszam, pani Alu, pilny telefon. Halo? Tak, dobrze. Dobrze, zaraz będę. Już, do widzenia. Ojej, Sylwiu, co ja bym bez ciebie zrobiła? Przepraszam was, kochani, pilny telefon. Znów jest problem z kanalizacją. Pani Krysiu, następny punkt obrad. Jasne, Ala. Dobrze. Więc teraz popracujemy w grupach. Ten rząd omówi budżet, a ten rząd zajmij się punktem 5. Macie 5 minut. Później omawiamy. A propos budżetu. Po raz pierwszy samorząd uczniowski nie jest na minusie. Nasz systemik też nieźle prosperuje. Codziennie worki z pieniędzmi już noszą. Przepraszam was, kochani, znów śmierdziało na parterze przez tę kanalizację, ale możemy prowadzić dalej obrady. Kasia, co ty tam zwijasz pod stołem? A nic, letnie ozdoby do klasy. Dobrze, to teraz przejdźmy do omawiania nauki z poszczególnych przedmiotów. Pani Kamilo, co tam u pani na niemieckim? I tak nikt nie zdaje testu z niemieckiego? I tak. I chwała im za to. Mamy 45 minut, to sobie posiedzimy, powspominamy. Puśćcie im jakieś nagranie, to sobie strzelą ryszczysz albo farsz i lekcja jakoś zleci. Thank you.
albo list dam im do napisania, no i 45 minut z głowy. A wiecie, ostatnio byłam z Lenką w Intermarché, no i ona mi wszystko do koszyka wkładała. A ja wykładałam, a ona znowu wkładała. A wiecie, jeszcze Lenka mi takie ślimaczki na kartkówkach rysuje. Dosłownie artystka. To pani sprawdza, pani Krysiu. Kartkówek mi się zachciało. Teraz zamiast serial obejrzeć, to siedzę nad tymi wypocinami. A jeszcze pracę domowe mam do sprawdzenia. Ale teraz nie zadaję im tak dużo. Jedynie 40 zadań. Co mi się to minie, to niech się nie przemycają. Ja ostatnio trzeciej A zrobiłam kartkówkę ze wzorów. Mówię, powtórzę sobie przed egzaminem. Ale co? Pies i jeździak. No to nic, od góry do domu same piątki wstawiłam. Nikt myślał, że są dobrzy z fizyki. Przepraszam na chwilę, pilna sprawa. Muszę iść do swojego kantorka informatycznej. To dawaj szybko. Zdążymy zagrać jeszcze partyjkę szachów. A może się o coś założymy? To dawaj, po dwie dychy. Anita, co ty wyrabiasz? A, przygotowuję się już do lekcji. Muszę im coś takiego dostać, że nikt na dzisiaj się narysuje. O, jeszcze jakiś garnek. Butelkę. Już jestem, nowa interwencja, awaria komputera. No to może Marek opowiedz, co tam na technice. 15 minut sobie pośpimy, potem jakiś temat pisem technicznym, to znów mam 20 minut wolnego. No i pytam Roska, żeby ja 5 minut wymiarowanie zrobili. No i tak mi lekcja za lekcją. Za to umie na chemii. Co za głąby! Nawet tablicy ze wszystkich nie potrafią. I jeden pan jak gąbko przyciśnięto woda leci, a panny to gramolą się jak mógł w smule. Do tablicy tak samo. Mówię do panny, a panienka co? Na oklaski czeka, a ta nic. Jak siedziała, tak siedzi. Do tablicy podejdzie, nawet reakcji ułożyć nie potrafi. A na sprawdzanie jeden do drugiego zagląda. Ale ja już znalazłam na to sposób. Jednych do parapetów, drugich do regałów, a jeszcze inni to na podłodze piszą. Już ja im dam ściąganie, a niech mi ktoś tylko spojrzy na układ okresowy. Cała murowana. A jak polski, Grażyna? Jakoś leci. Czasem jakiś wierzch mi dowolę, bez samych epitetów. O nie! Nic nie wiedzą o środkach stylistycznych. Ciągle tylko te epitety i epitety. Kiedy indziej porobimy w ćwiczeniach zadania. Ba, tylko żeby uczniowie w ogóle te ćwiczenia nosili. Kiedy w końcu weźmiemy się za te ćwiczenia, to znów problem. Bo jak prawda lub fałsz mają zaznaczyć, to upłynie całe 45 minut. Ten chce prawda, ten fałsz. Drą się i krzyczą. A jak ja zapytam się o jakieś zadanie, to nikt się nie zgłasza. Siema. Wiesz, nie było mi dzisiaj w szkole na sprawdzianie. I co tam było? Spoko, dała z neta. A ty nie tak będziesz. Chcę poprawić sprawdzian z matmy. Dobra, ty pokaż. Spoko, a ty mówisz. Nie, ja pukam, ty mówisz. Dobra, nie gadaj, wchodzimy. Dzień dobry. Dzień dobry, a panowie co tu robią? Zajęcia się dawno skończyły, już na świetlicę. Tylko koło pałacu mi się tam nie szpędzać. Przepraszamy. Ta dzisiejsza młodzież, oni mają tak zachwianą gospodarkę hormonalną. No to teraz może podanie samorządu. Pani Krysiu, przeczyta pani. Samorząd uczniowski zwraca się z prośbą o... Mam dziś problem z gardłem. Aniu, przeczytaj za mnie. Oczywiście. Jestem jakże pomocną koleżanką. Dlatego z miłą chęcią i wyrazami szacunku dla mojej przedmówczyni przeczytam obecnemu gronu pedagogicznemu to oto pismo. Pierwszy raz wam przeczytam. Drugi raz zapamiętacie, a za trzecim razem utrwalicie. Samorząd uczniowski zwraca się z uprzejmą prośbą o wydanie zgody na dyskotekę, która odbyłaby się 22 czerwca 2013. Prosimy też o wydłużenie czasu dyskoteki do godziny 20.
ponieważ to wstyd, że gimnazjum ma dyskoteki do 18, a podstawówka do 21. Jeszcze czego? Wydłużonego czasu dyskoteki im się zachciało. Już ja im dam i pewnie dziewczyny przyjdą na obcasa, tak jak na te apele przychodzą, a potem rypią podłogę. Potem wszyscy narzekają, że ta podłoga taka zrypana. A jak im czas wydłużymy, to 2 godziny dłużej będą rypać. Już ja im dam przychodzenie na obcasach. Obcasach, Alu, obcasach. Na obcasach. Ala, ale ty też chodzisz w butach na obcasach. Ja mogę. Moje nie rypią, bo są takie specjalne. Przepraszam. Ja tu coś miałem zrobić. Chyba coś przykręcić, roletem czy coś. O! Wziąłem młotek. Nie chce mi się iść po śruboty. Trudno w takim razie coś przybiję. Matko, co za szkoła? Jak nie dziura w ścianie? To roleta urwana. Jednego dnia nie można spokojnie w wieżówce posiedzieć. Panie Heniu, ale mógłby pan opuścić nasze obrady? W kanałach niech pan popracuje. Ta kanalizacja popsuta to mnie do kanałów ściągają. A w życiu! Poczuję tym dzieciom 4 godziny tygodniowo w tym smrodzie. Jak oni to wytrzymują? A więc kontynuujmy. Witam państwa. O, Alina, przesuń się. Następny punkt obrad. A wy co tu jeszcze robicie? Do domu, potem podłogi po nocy będziemy pracować. Nie ma tak dobrze. Zobaczcie, raz, dwa. Na jutro trzeba salę przygotować. Kończ imprezy. Dobra, poszli. Chodźcie. Teraz coś nas poszają, jak mówisz, przejechali. Idziemy na ploteczkę. W końcu nikt nie wie o tym, co się dzieje w szkole, tyle co woźna.